Nieopodal autostrady A4, pośród okolicznych uprawnych pól, leży Taczalin. To niewielka wieś w gminie Legnickie Pole. Pierwsza wzmianka o Taczalinie pochodzi z księgi uposażeń biskupstwa wrocławskiego z lat 1295-305. Należała wtedy do biskupa Henryka z Wierzbna. Nazwa miejscowości pojawia się tam w zlatynizowanej formie jako Tanclino. W następnych wiekach nazwano ją Tentrzel. Po II wojnie światowej powrócono do starej polskiej nazwy. W centrum wsi na niewielkim wzniesieniu znajduje się kościół filialny pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwszą świątynię w tej miejscowości zbudowano w XIV wieku. Po niemal 300 latach ze względu na zły stan techniczny wyburzono ją. W tym samym miejscu w pierwszej połowie XIX wieku wybudowano nowy kościół w stylu neoklasycystycznym. Poświęcenie świątyni nastąpiło 9 września 1821 roku. Do 1945 był to kościół tutejszych protestantów. Obecnie należy do parafii rzymskokatolickiej. Wojenna zawierucha ominęła Taczalin, a kościół nie ucierpiał w czasie działań wojennych. Współcześnie był wielokrotnie remontowany i do dziś zachwyca swoją urodą. Świątynia jest niewielką jednonawową, orientowaną według stron świata budowlą, z kamienia i cegły. Wejście do zakrystii znajduje się od wschodu. Od zachodu znajduje się widoczna z daleka trójkondygnacyjna wieża, zakończona blaszanym hełmem w formie klasycystycznej. W wieży zachował się barokowy dzwon z 1662 roku, pochodzący prawdopodobnie z któregoś z legnickich kościołów, oraz mechanizm zegarowy z początku XX wieku, wykonany w cieszącym się znakomitą renomą zakładzie zegarmistrzowskim Augusta Jasera w Legnicy. W chwili obecnej odnawiany jest cyferblat, czyli tarcza zegara wieżowego. Budowlę przykrywa prosty, trójspadowy dach. Charakterystyczne dla kościołów protestanckich wnętrze salowe bez wydzielonego prezbiterium jest nakryte beczkowym sklepieniem pozornym, co nadaje mu wrażenie przestrzenności. Dawne wyposażenie zostało niestety rozgrabione tuż po wojnie. Staraniem wspólnoty parafialnej, która dba o tę świątynię, uzupełniono wyposażenie o ołtarz główny, ołtarze boczne, ławki. Z XIX-wiecznego kościoła pozostała jedynie klasycystyczna jednopoziomowa empora oraz prospekt organowy datowany na 1835 rok, autorstwa Georga Friedricha Musinga. Na chór i organy prowadzą bardzo ciekawe lustrzane drewniane schody. Na jednym z drewnianych filarów możemy dostrzec ślady po ambonie, z której kiedyś ksiądz głosił Słowo Boże. Dzięki licznym i dużym oknom światło dzienne doskonale doświetla świątynię, co czyni kościół urokliwym i bardzo jasnym, a przez to wyjątkowym. Wokół kościoła już od czasów średniowiecznych znajduje się cmentarz otoczony kamienno-ceglanym murem, na którym chowano mieszkańców Taczalina. Obok współczesnych nagrobków znajdziemy na nim mogiły z XIX wieku, a w elewacji południowej wmurowane jest epitafium Ernsta Wilhelma Schindlera. Uwagę przyciąga również pomnik poświęcony niemieckim żołnierzom, którzy zginęli podczas I wojny światowej, a pochodzili właśnie z tej miejscowości. Ciekawostką cmentarza jest zabytkowa, dziś już niestety nieczynna, żeliwna, ręczna pompa studzienna, zdobiona motywami roślinnymi z wizerunkiem żaby. Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jest piękną, zadbaną świątynią przyciągającą wiernych i turystów, do której warto wstąpić jadąc nieodległą autostradą A4.